Szanowni Państwo, w wakacje nie zwalniamy tempa, a sierpień 2024 roku okazał się kolejnym miesiącem, w którym nasza kancelaria odniosła sporą liczbę sukcesów w sporach kredytobiorców z bankami. W tym miesiącu wygraliśmy na sali sądowej aż 53 razy, z czego 17 wyroków ma charakter prawomocny. W sierpniu najczęściej wygrywaliśmy w sprawach przeciwko PKOBP, którego pokonaliśmy na sali rozpraw aż 10 razy. Na drugim miejscu znalazł się Bank Milenium z 9 wyrokami. Następnie M-Bank, wobec którego zapadło 7 dla nas korzystnych wyroków. Z Bankiem BPH wygraliśmy natomiast 6 spraw. Dziś przedstawię najciekawszy z nich. Zapraszam adwokat Mateusz Chmiel. Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni Dnia 1 sierpnia 2024 roku zapadł ważny dla naszej kancelarii wyrok Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie w sprawie przeciwko bankowi Polska Kasa Opieki SA. Jest on dla nas istotny z tego względu, że dotyczy unieważnienia umowy zawartej przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. W sprawie tej wątpliwym jest objęcie konsumentów ochroną wynikającą z dyrektywy 93-13, dlatego w naszej argumentacji oparliśmy się na fakcie, że do polskiego porządku prawnego wprowadzono odpowiednie mechanizmy już w 2000 roku. Mowa tu o w szczególności o artykule 385 z indeksem 1 kodeksu cywilnego, który wprowadził ochronę konsumencką wzorowaną na prawie wspólnotowym. Sąd w tej sprawie uznał za słuszne, iż kluczowym w tej sprawie pozostaje fakt, że ryzyko zostało rozłożone między stronami kontraktu w sposób asymetryczny i bez znaczenia pozostaje tutaj fakt ujawnienia się omawianej nierównowagi wraz z gwałtownym wzrostem kursu franka szwajcarskiego. Wyrok ten jest również interesujący, ponieważ zapadł 101 dni po wniesieniu pozwu, a więc po raz kolejny już udowadniamy, że droga do wygranej z nieuczciwymi produktami bankowymi wcale nie musi być długotrwała. Warto w tym miejscu wspomnieć o kolejnym korzystnym wyroku, który zapadł 7 sierpnia 2024 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie, 28 w Wydziale Cywilnym, w sprawie przeciwko bankowi BNP Paribas. Jest on ciekawy z tego względu, że sąd podzielił naszą argumentację i uznał, że najem nieruchomości nie świadczy o braku posiadania statusu konsumenta, gdyż sporna umowa nie miała żadnego związku z działalnością gospodarczą ani zawodową kredytobiorcy. Główną intencją konsumenta nie było czerpanie zysku z nabytej nieruchomości czy prowadzenie w niej działalności gospodarczej, a jedynie wykorzystanie nieruchomości na własne potrzeby mieszkaniowe. Tym samym decyzja o wynajmie nieruchomości była jak najbardziej racjonalna i podyktowana zasadami prawidłowego gospodarowania majątkiem. Powództwo zostało oddalone jedynie w minimalnym zakresie, co do żądania odsetkowego za okres 15 dni. Dnia 1 sierpnia 2024 roku wygraliśmy kolejną sprawę z powództwa banku Santander Consumer Bank SA z siedzibą we Wrocławiu o zwrot korzyści majątkowej z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia na skutek skorzystania przez kredytobiorców z kapitału. Udostępnionego przez bank. Nasi klienci wnieśli o oddalenie powództwa oraz zasądzenie kosztów procesu. Wystąpili również z powództwem wzajemnym o zapłatę tytułem rozliczenia w wykonaniu nieważnej umowy kredytu wraz z odsetkami ustawymi za opóźnienie, a nadto wnieśli o zasądzenie kosztów procesu od banku. W tej sprawie zdaniem sądu zarówno interpretacja przepisów polskiego prawa, jak i przepisów prawa unijnego, a szczególnie w wyroku TSUE z 15 czerwca 2023 roku w sprawie C520-21 nie pozwala na uznanie, że bank ma możliwość żądania od kredytobiorców rekompensaty wykraczającej poza zwrot kapitału wypłaconego z tytułu wykonania tej umowy oraz zapłatę ustawowych odsetek za zwłokę od dnia wezwania do zapłaty. W związku z tym, że zasadne okazało się w tej sprawie, sprawie powództwo wzajemne, by nasi klienci mogli w jednym procesie ustalić nieważność umowy. Sierpień 2024 roku stanowił kontynuację dobrej pascy kredytobiorców w sporach sądowych przeciwko bankom, co sprawia nam ogromną satysfakcję, a także dodaje sił do dalszej pomocy kredytobiorcom. Sentencje przytoczonych orzeczeń pokazują, że kancelaria jest przygotowana na prowadzenie spraw z nietypowym stanem faktycznym, a poszerzanie naszego doświadczenia od tego typu sprawy jest dla nas bardzo cenne. Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni